Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu z okazji jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszą wyjątkową uroczystość przybyło bardzo wielu dostojnych gości. Witam serdecznie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, dziękuję za przybycie. Witam Jego Ekscelencję pana José Manuel Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Witam panie przewodniczący. Witam serdecznie panią minister nauki i szkolnictwa wyższego, panią profesor Lenę Kolarską-Bobińską. Witam Jego Eminencję księdza Stanisława, kardynała Dziwisza, wielkiego przyjaciela naszego Uniwersytetu, dziękując gorąco za sprawowanie dzisiejszej mszy świętej w katedrze na Wawelu. Witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego. Witam korpus dyplomatyczny. Są dzisiaj z nami Jego Ekscelencja dr Iwan Dziurczyk, ambasador Węgier w Polsce oraz pan Hiroshi Matsumoto, radca ambasady Japonii, a także państwo konsulowie generalni i honorowi rezydujący w Krakowie. Witam bardzo serdecznie władze miasta i regionu, wojewodę małopolskiego pana Jerzego Millera, marszałka województwa małopolskiego pana Marka Sowę, prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Szanowni państwo, ponieważ lista naszych wspaniałych gości jest jeszcze bardzo długa, proszę zgodnie z przyjętym w Uniwersytecie zwyczajem, by wszystkich, których wymienię, powitać gromkimi oklaskami po zakończeniu wystąpienia. Witam przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, władz miasta Krakowa oraz regionu Małopolski. Witam serdecznie przedstawicieli duchowieństwa różnych wyznań. Słowa powitania kieruję do przybyłych rektorów uczelni zagranicznych oraz przedstawicieli uczonych zrzeszonych w organizacjach międzynarodowych Coimbra Group, Europeum, IRUN, Utrecht Network. Witam rektorów uczelni polskich, władze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Witam rektorów szkół wyższych Krakowa i Małopolski. Słowa serdecznego powitania kieruję do przedstawicieli środowisk naukowych, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam przedstawicieli świata kultury i sztuki, Muzeum Narodowego, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, Opery Krakowskiej, Teatru im. Juliusza Słowackiego. Witam Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, państwa prorektorów, dziekanów, witam rektorów poprzednich kadencji, przedstawicieli Konwentu Godności Honorowych oraz profesorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słowa serdecznego powitania kieruję do naszych doktorów honoris causa, przybyłych z kraju i zagranicy. Witam całą społeczność uniwersytecką, profesorów, studentów, doktorantów i wszystkich pracowników. Słowa serdecznego powitania kieruję do dostojnych gości, którzy dziś wyróżnieni zostaną godnością doktora honoris causa naszej Alma Matris, pana profesora Witolda Cierzuna oraz pana profesora Roberta Hubera. Pozwólcie państwo, że przywitam naszych gości, pana Dariusza Luberę, prezesa, oraz pana Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa firmy Tauron, sponsora strategicznego obchodów jubileuszowych. Witam wszystkich darczyńców, partnerów, współorganizatorów i patronów medialnych. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Przepraszam tych, których nie zdołałem wymienić i gorąco proszę o burzliwe oklaski.
Szanowni Państwo, dumni z tradycji myślimy o przyszłości. Myślimy o przeszłości i patrzymy w przyszłość. Drodzy goście, wielki jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi dla nas wszystkich swoiste przesłanie. 650 lat temu król Kazimierz Wielki, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską, jako pierwszy wprowadził Polskę kształcącą studentów własnych i przyjezdnych do wspólnej Europy. Europy wiedzy. Dzięki mądrym decyzjom oświeconego króla staliśmy się pierwszym w tej części Europy i jednym z nielicznych na całym świecie ośrodków uniwersyteckich, a nasze niewielkie wówczas miasto Kraków, położone na obrzeżach Europy, zyskało zaszczytne miano miasta uniwersyteckiego. Tak, to była świetnie zrealizowana, genialna wizja króla Kazimierza Wielkiego. Przeobrazić Polskę nie tylko wmurowaną, ale przede wszystkim mądrą. Od tamtych zamierzchłych czasów różne były losy Jagiellońskiej Wszechnicy. Tak jak różne toczyły się dzieje naszej ojczyzny. Jednak nieprzerwanie realizowano misję uniwersytetu, tak merytoryczną, jak i metodyczną. Kształcenie młodego pokolenia i wychowanie w poszanowaniu najwyższych wartości oraz szerzenie nauki i wiedzy. Krakowska Akademia mocą swoich profesorów i studentów była zawsze ostoją polskości, nawet w czasach, gdy Polski nie było na mapie Europy. W murach naszej uczelni kształcili się tacy najwybitniejsi rodacy jak Mikołaj Kopernik czy Jan Paweł II, pierwszy w historii papież Polak, kanonizowany 2 tygodnie temu święty Kościoła katolickiego. Tak, dumni z tradycji patrzymy w przyszłość. 25 lat temu Polska odzyskała wolność po latach komunistycznego reżimu, a przed 10 laty nasz kraj został członkiem Unii Europejskiej. Dzisiejsza obecność pana prezydenta Rzeczypospolitej oraz pana przewodniczącego Komisji Europejskiej to świadectwo dostrzeżenia i docenienia roli uniwersytetu dla Polski i polskich przemian. To ostatecznie spełnienie wizji Kazimierza Wielkiego. Wolna Polska we wspólnej Europie. XXI wiek to ogromne wyzwania dla uniwersytetu. Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, wykorzystanie pakietu szans ze strategii Europa 2020. To również w sferze badań naukowych potrzeba zmiany w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyniku tych badań. To ich transfer do świata przemysłu i biznesu. To również kontynuacja i rozwój badań w dziedzinach humanistycznych i społecznych, gdyż to one warunkują prawidłowe funkcjonowanie nie tylko każdej jednostki, ale również każdego państwa. Pamiętajmy, że badania naukowe tylko wtedy mogą się rozwijać, gdy są nieskrępowane i niezagrożone. W tym właśnie uwidacznia się ich charakter, że są one nieuzależnione od żadnych czynników zewnętrznych, a jedynie od mocy doświadczenia i rozumowania. Szkoła wyższa powołana do służenia prawdzie naukowej, wiedzy obiektywnej oraz doskonalenia metod badań powinna przede wszystkim uczyć myślenia naukowego. Służąc temu celowi, uniwersytet tworzy najwyższe wartości intelektualne przypadające w udziale człowiekowi. Pamiętajmy, że zdobycze nauki mają służyć społeczeństwu, a społeczeństwo będzie mądre, kiedy będzie prawidłowo kształcone. Jakość kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim odzwierciedlać mają jego naukowcy i absolwenci. Jesteśmy dumni z nich wszystkich, zarówno z tych wielkich, ba największych, z przeszłości, jak i tych obecnych. Tak, dumni z tradycji patrzymy w przyszłość. Mamy świadomość, że nic nie jest nam dane raz na zawsze, a świat nie stoi w miejscu, że o rozwój Uniwersytetu musimy dbać wszyscy razem, jako akademicy obywatele, zjednoczeni przeciw licznym i poważnym zagrożeniom, tak dla Uniwersytetu, jak i dla Polski oraz wspólnej Europy. Należymy do wielkiej Rzeczypospolitej wyznawców wiedzy, rozpostartej przez wszystkie cywilizowane narody świata, a naszym akademickim credo jest niezawisłość duchowa. Uniwersytet, do których wiodą nasze potrzeby i wysiłki poznawcze. Dziś jeszcze raz musimy redefiniować hasło Solidarność. Na tej kanwie dziękuję i nisko się kłaniam przyjaciołom z Ukrainy,
którzy pomimo bardzo trudnej sytuacji we własnym kraju przyjechali na naszą uroczystość. To znak, jak silnie łączy idea Universitas. Ich obecność, jak również obecność ponad 100 rektorów uczelni z całego świata jest tego najlepszym dowodem. W imieniu wszystkich członków Akademickiej Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie Państwu za to dziękuję. W tym szczególnym dniu, dniu naszego wielkiego święta, niech mi będzie wolno podziękować równie serdecznie całej społeczności uniwersyteckiej, profesorom, asystentom, doktorantom, studentom i pracownikom administracji za codzienny trud, za zwyczajny, bieżący dzień. To nasze wspólne wyzwanie, będące jednocześnie źródłem wielkiej radości i satysfakcji. Razem i zgodnie, tylko dzięki tym pieczołowicie pielęgnowanym wartościom akademickim stoimy dziś w obecnym miejscu uniwersyteckich dziejów. Przekazuję z serca do waszych serc słowa Ubi Concordia, Ibi Victoria. Tak, dumni z tradycji, patrzymy w przyszłość. Ludzka wyobraźnia jest kopalnią doskonałości. Przekształca niedogodności świata rzeczywistego w czyste idee, doskonałe wzorce, ba, wreszcie marzenia, które zmieniają życie. Jeden z największych geniuszy XX wieku. Człowiek, który swoją pracą nieodwracalnie przeobraził rzeczywistość każdego z nas, zwłaszcza tą technologiczną, marzyciel i wizjoner, na miarę Kazimierza Wielkiego, Steve Jobs w jednym ze swoich ostatnich wystąpień tłumaczył. Co mnie do tego pchało? Myślę, że większość ludzi twórczych chce wyrazić wdzięczność za to, że może wykorzystać pracę tych, którzy byli przed nami. Nie wynalazłem języka ani matematyki, z których korzystałem. Wytwarzam bardzo niewiele rzeczy, które mnie otaczają. Wszystko, co robię, opiera się na pracy przedstawicieli naszego gatunku, na których barkach stoimy. Wielu z nas chce się temu gatunkowi odwdzięczyć i dodać coś do wspólnej puli. Chodzi o to, aby wyrazić coś w jedyny sposób, w jaki większość z nas potrafi, bo nie umiem napisać piosenki jak Bob Dylan, ani sztuki jak William Shakespeare. Staramy się wykorzystać nasze talenty i wyrazić za ich pomocą nasze najgłębsze uczucia, okazać wdzięczność wszystkim, którzy byli przed nami i dodać coś do tego, co osiągnęli. Właśnie to mną powodowało. Wszyscy tu obecni realizujemy owo przesłanie ku chwale Alma Mater. Oddając najwyższy szacunek historii i tradycji, dumni z przeszłości, patrzymy w przyszłość.